Cześć, witajcie, ja jestem Tomek, a to jest kolejny odcinek z War of Tanks Blitz. W dzisiejszym odcinku chciałem sobie porozmawiać na temat nowego eventu. Na jakim jestem tutaj etapie? Jestem na piątym etapie. No i co, powoli zbieramy tutaj na to i na czołg. Będzie mój trzeci czołg magazynkowy, więc super. No i co, chińskie niszczyciele jeszcze. Chińskie niszczyciele, tutaj właśnie one będą po Hito. Będzie tutaj raz, dwa, trzy, cztery będą. I tak, ten tutaj siódmego tieru. Niszczyciel wygląda trochę jak artyleria francuska. Ale to nic, no to tak trochę tam podobne, ale te już tutaj trzy niszczyciele ładnie wyglądają, bo je właśnie przedstawiło na ostatnim streamie. Właśnie pojazdy i drzewko, jak będą wyglądać, i właśnie ten pierwszy niszczyciel będzie kosztował 1 300 000, czy około 43 000 expa, więc no naprawdę przed aktualizacją 6.9 naprawdę trzeba dużo nazbierać tego expa i no, trzeba trochę kasy zdobyć. No u mnie to trochę tak biednie, ale no czołg za darmo i ten czołg z eventu, on kosztuje, jakby się go chciało sprzedać, no to on kosztuje 1000 kredytów za czołg. A jeżeli macie, to wtedy jak chcecie sprzedać, czy jak macie, no to jest siódmy tierem 4L10 z nacji hybrydowej, więc mój trzeci czołg magazynkowy, bo jeszcze Panzer 2 pierwszy tier i później piąty tier Leopard, a teraz siódmy tier. No i siódmych tierów to mam ogólnie mało, bo mam tylko tego Tygrysa P, ósemkę, no to tą fałkę. Szóstki mam cztery. No i co, i my...